Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Doom Eternal, misja numer 4, w której to jesteśmy na tej, jak to się nazywa, zimowej planecie, tak bym to nazwał. Jeżeli zobaczycie na misję mapa, zlikwiduj bazę kultystów, to jest nasza obecna misja, a więc proszę bardzo, trzeba będzie jakoś przejść na te rejony. Kurde, to jest całkiem spore, trzeba przyznać. Dobra, więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Z tego, co widzę, mamy się jakoś tutaj wdrapać chyba. Dobra, proszę bardzo. Już pierwsze demony do pociśnięcia. Tak jest. Tutaj był jeszcze jakiś jeden. Kurde, jak on mi tutaj na plecy przyszedł. I on żyje. Dobra, to było w takim razie na tyle. Porządny początek. No to jest taka Arktyka jakaś. Sam nie wiem, jeżeli zobaczycie teraz na mapę, no... Nie ma tutaj dokładnie chyba powiedzianego, co to jest za... planeta, ale wydaje mi się, że... Nie wiem, czy to jest Ziemia, czy coś innego. No niestety, tego się tutaj nie dowiemy. Czy ja mam się tam dostać? To jest chyba nieco zbyt daleko. Raczej sobie przejdę na tym. O, proszę bardzo, oto mamy... możliwość do skoku i... A co to znaczy tutaj na czerwono? Chyba nie powinienem się tego tutaj trzymać. Wolę tego nie testować. Zero śmierci. A z tej strony coś tutaj mamy? Mogę tutaj zniszczyć? Mogę się tutaj dostać do znaku zapytania. I oto znalazłem gargulec. Znakomicie. Tutaj wiele znajdziek w poprzednich odcinkach. Muszę przyznać, że wiele rzeczy mnie tutaj omijało, więc postaram się tutaj zagrać na 100% już. Dobra, trzymaj rakietę, koleś. Ile ty żyjesz, panie? Dobra, porobione. Jak z daleka mógłbym tutaj, proszę bardzo, bombę dostał. I on ma tutaj życie, naprawdę. No ten już jest w trochę słabym stanie, koleś, come on. Dobra, nie żyjesz. Jeszcze mam tutaj jakichś przeciwników? To było w takim razie chyba na tyle. O, patrzcie na to. W takim razie, proszę bardzo, mogę tutaj tak przywalić. Ale porobieni. Nie mogę dokładnie namierzyć jego lokalizacji. Kurde, w ogóle jakieś inne typy zombiaków. Znaczy, na każdej planecie, na jakiej byłem, te zombiaki wyglądają nieco inaczej, te podstawowe. Te poprzednie, z poprzedniej mapy, pamiętam, w ogóle nawet oczu nie miały. Więc to było takie dziwne. O! I zawaliłem tym oto sposobem, ale bez nadzieja. Myślę, że mogę się tutaj złapać tej linki. No ale cóż, trzeba było być, nie wiem, bardziej uważnym. Z tej strony mamy za to dodatkowe przejście. O, proszę bardzo. Znaleziono sekret. I odblokowałem sobie jakieś przejście dodatkowe. Gdzieś już to widziałem. No właśnie, trzeba tutaj grać uważnie. Będę starał się od tej pory w 100% przechodzić wszystko. Aczkolwiek to nie jest czasami aż takie proste, więc tutaj odblokowane. I co dzięki temu znalazłem? Taki przeskok? Na co mi to wszystko było? Trochę dziwne, muszę przyznać. Może jakoś... A, tam mogę na górę się wdrapać, okej. Dobra, proszę bardzo. Może tym razem uda mi się wygrać misję na 100%. Czyli odblokowałem sobie baterię. To przyda się do tego statku głównego, na którym się tutaj bohater znajduje, więc to było chyba na tyle, że więcej tutaj raczej nie widzę. A jeszcze jest apteczka, proszę bardzo, plus 2 zdrowia. I tym oto sposobem, wow, patrzcie na te przejścia. Z tej strony raczej tutaj nie damy rady już. Co się tutaj w ogóle dzieje? Z jakichś ogniemiotów tutaj. Dobra, niech się tutaj państwo biją, a ja sobie tutaj dwóch jednym strzałem robię. No tutaj w ogóle mamy, to jest jakiś ogniemiot, ciekawe, czegoś takiego jeszcze nie było, muszę przyznać. A to co to jest? A, okej. Czyli strzając w to miejsce, jakieś tutaj topory się uaktywniają. Dobra, wolę tego nie testować na sobie. Dobra, co my tutaj mamy? Wszędzie jakieś w ogóle pułapki. To interesująca miejscówka, z tej strony jeszcze nie przejdę. A więc pomyślmy, o co tutaj może chodzić. Z tej strony coś trzeba uaktywnić. No dobra, użyj. O wow. No rzeczywiście, patrzcie na to.
Czy nadszedł mój czas? Ciekawe, czy masz dość pary, by przeżyć w tej przeklętej cytadeli. A, czyli mamy już tutaj jakichś przeciwników. Kurde, oni tutaj mają całkiem dużo zdrowia. Kto to widział? Z ogniemiotów mnie tutaj cisną. Dobra, robieni. O, kogoś jeszcze tutaj słychać? O, z tym może być kłopot. O kurde! No nie. Nie miałem jeszcze tego ogniemiota, chciałem z tego skorzystać. Dobra, jakoś wychodzi. Może bez żadnej śmierci dzisiaj będzie. Co wy tym sądzicie? Niech wszyscy śmiertelni inaczej się przygotują. Dobra, zostali tutaj trochę porobieni, muszę przyznać. Jednym strzałem. Więc dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mam stać? Chyba tak. Cały punkt. Antropokub. Potężny, specjalizujący się w walce na dystans demon, który w zwarciu atakuje miotaczem ognia. Całe punkty to działa na ręczne. Okej, dobra. Więc rozumiem, że będzie kolejny przeciwnik. W takim razie niszczymy te działa na ręczne i może z jakiejś bomby? Dobra, trzymaj tam koleś. Jeszcze się muszę na tych najpierw uleczyć. Dobra, myślę, że zaraz powinno być po robocie. Już tutaj dużo dostaję. No nie! Dobra, porobiony, proszę bardzo. No jeżeli się te punkty... krytyczne zniszczy, to jest o wiele prościej, ale... tych przeciwników jest tutaj znacznie więcej niż sądziłem. Ja nie mogę! O nie, ale obrywam. Muszę się tutaj jakoś uzdrowić. Dobra, z tego spróbujmy. Dobra, gdzie oni tutaj poszli? Dobra, czyli tutaj zniszczony. Dobra, i trzymaj rakiety, koleś. Kurde. O nie, zabiję mnie. Albo i nie, kurde, dwa życia. To było close? Czy to przeżyje? Dobra, daliśmy radę. Uff. No ale zdrowia mam tutaj niewiele, co to znaczy? Jakieś ulepszenie nieznanego typu. Dobra, koleś, muszę na tobie życie tutaj zebrać. I teraz sobie z tym jeszcze radzimy jakoś. Kurde, to mu chcę zniszczyć. Dobra, całe punkty porobione. Dobra, i trzymaj z bomb. Dobra, porobiony, nice. To powinno być na tyle. Częściej powinienem też z tych punktów korzystać. To bym ich porobił znacznie szybciej pewnie. Dobra, w każdym razie nie ma tragedii. Wygrywamy bez żadnej śmierci dzisiaj. Ej, co jest? Zabieram żeton. Mogę sobie tutaj umiejętność wtedy dodać. Punkt pretoriański, czy tam jak to się nazywało? Pretorski? To się tutaj dodaje. Czyli dzięki temu mogę otoczenie, ale to chyba dwóch punktów tutaj wymaga. Tak jest, na środku macie. Pokazuję na automapie jej stację. A teraz nie rozumiem nawet. A to? Szybsze łapanie krawędzi. No dobra, w takim razie powiedzmy, że w to sobie pójdę. Taki mały, pojedynczy bonus. Zawsze warto tutaj takie rzeczy brać. Co się stanie, że ja tutaj w to strzelę? O nie, ale głupio. Kurde, może kiedyś mi się uda. Jak za pierwszym razem, come on. Dobra, daliśmy radę, tak jest. Kurde, wszyscy się tutaj biją, panowie. Coś tutaj najlepszego dzieje. A tutaj mam jeszcze tego wielkiego. Dobra, tego wykończmy. Dobra, to może być nieco cięższa tutaj misja. O, tam niech wybuchają, panowie, tak jest. Więc jeszcze masz życie, naprawdę. Dobra, porobiony. A, myślałem, że tutaj wyskocz nie jest, co jest nie tak. Jeszcze tam jacyś pojedynczy. A chyba wiele tutaj w sumie już nie ma. Dobra, koleś, come on. Dawaj zdrowie. A ty już byłem, czy to jakiś skrót się odblokowuje, czy jak? Jak to tutaj wygląda? Porobiony, dobra. Jeszcze punkt broni jakiś zdobyłem, najlepiej.
Okej, czyli tutaj mogę jeszcze przejść, ale patrzcie na to, co dzięki temu tutaj zyskam. O nie, ale zawalone! To nie jest proste. I tutaj jeszcze coś zyskałem jeszcze. A co to ma znaczyć? Dobra, to chyba był lekki błąd, ale tutaj mam jakieś armory. Ja nie mogę. No nie, może przeżyję. Dobra, dziękuję serdecznie. Powiedzmy, że calculated, więcej się dzieje. To w ogóle nie obrywam nawet. Okej, proszę bardzo. Armor znaleziony, no i teraz postarajmy się jeszcze tutaj odpowiednio skoczyć. A nie, to jest jeszcze piętro niżej. Chwila, moment. To nie jest takie proste. Dobra. I teraz zyskałem dzięki temu coś, co nawet nie wiem, co to jest w sumie. Co oni tam próbują? Ej, kolesie, podejdźcie tutaj do mnie. Dobra, tamtemu jeszcze zniszczę te punkty. Come on, koleś. No nie, ale on się rusza niemożliwie dobrze. Dobra, tutaj robimy rozrubę, proszę bardzo. Ci po sobie tutaj skaczą, panowie, dajcie spokój. Jeszcze tak mogę tutaj porobić. Kurde, ale znikł koleś, najlepiej. No nie! Proszę tutaj tak wskoczyć. Dobra, pięknie. Ale ilu tutaj jest? Dobra, z tego co widzę, punkt kontrolny osiągnięty. A więc... A tak, otrzymałem tutaj chyba jakieś skróty po prostu dzięki temu wszystkiemu. Więc to by było na tyle. Jeszcze z tej strony można odblokować sobie jedno życie. Ale jak to zrobić? Jeszcze niestety nie wiem. Dobra, a więc... A to na co jest? To niebieskie. Też jest to dla mnie niewiadomą obecnie. Okej, w takim razie tędy mogę sobie tutaj przejść, rozumiem. Dobra, proszę bardzo. Znaleziono sekret. Gdzie ja tutaj sekret niby mam? Nie spodziewałem się, że to jest sekret. Ta brama jest w ogóle sekretem, czy jak? A, patrzcie na to, czyli dzięki temu tutaj życie dostanę. To było w takim razie na tyle. No to w takim razie, co jest naszym ogólnie celem obecnie? To ja akurat nie wiem. Gdzie ja mam się w ogóle dostać? Jakoś w tamtą stronę? No tam jest jakiś nowy rejon, ale... No niestety jestem taki trochę pogubiony. Dobra, czyli... A, bo... Tym, że tutaj przyszedłem, chyba odblokowałem sobie jakieś... Nowe przejście, tak mi się wydaje, może tędy. Nie? To w takim razie nie jest takie proste. Bo stąd przyszedłem na samym początku chyba. A, tutaj jest nasz cel, no tak. Czemu ja wcześniej tego nie zauważyłem? Karabin plazmowy jest w stanie szybko zniszczyć tarcze energetyczne. A, czy to mam jakichś nowych przeciwników? Zaraz, jak to tutaj wygląda? Patrzcie na to. A, już nie mam tutaj... Chciałem z prawego ich uderzyć, ale niestety nie miałem tutaj... skilla naładowanego, więc to jest trochę średnie. Z tej strony niczego tutaj nie ma? O, patrzcie na to! Patrzcie na to, tak jest! One up! Wszystko znajdujemy w tym odcinku. Postaram się właśnie tak tutaj przechodzić, ale w poprzednich odcinkach trochę średnio to wyszło, muszę przyznać. Okej, więc co my tutaj mamy? Tutaj chyba już niczego nie ma. Wszystko zamrożone. To będzie jakaś arena tutaj, bez wątpienia. Kurde, jak się tutaj dostać? Z drugiej strony należy tutaj wejść. Jakoś. Zapewne tędy. Więc zobaczmy, co jest tutaj z drugiej strony tego przejścia. Przeskoczę tutaj? Okej, proszę bardzo, jest i armor. Ej, czemu ja tutaj daszów nie mam? Co się najlepszego stało? Kurde. Dasze mi się skończyły, ale dziwnie. Dobra. Zróbmy to jeszcze raz. A, bo dasze mam tutaj w dolnym lewym rogu, czyli już mam naładowane. Czyli teraz powinno... Już starczyć czasu, okej.
Coś tutaj wyżej? Chyba nie, to było na tyle, a więc zejdźmy po nową broń. Wyrzutnia rakiet, dobra, jestem spełniony. Jestem spełniony, tak jest. O nie! To będzie dobre. Już zapomniałem, że ta broń jest w ogóle w tej gierce. Okej, okay, proszę bardzo. Nie powinno się do tych strzelać tutaj. A tutaj jednego już zabiłem. Kurde, życia potrzebuję, muszę przyznać. Pod którą mam tutaj wyrzutnię? To jest pod piątką. Kurde, jestem low naprawdę. I to było na tyle. I życie straciłem. O nie! Nie w ten sposób. Ale beznadzieja, muszę przyznać. Kurde. A ich jest tutaj całkiem sporo. Dobra. Wykończymy go. Tylko my tutaj jeszcze mamy. Tego tutaj należy w ten sposób porobić. Dobra, wyciśnięty. Kto tutaj się jeszcze znajduje? Come on, koleś, podejdź tutaj do mnie. Dobra, chyba zniszczony. No co, bo na tyle. Kurde, no niestety tutaj życie straciłem, nie wiem, no. Już myślałem, że będzie wygrana mapy bez żadnej śmierci, no ale niestety. Dobra, więc sprawdźmy. Już w sumie jestem tutaj totalnie na fulla i tędy należy tutaj przejść. Co dzięki tutaj otrzymałem? Czyli to jest jakoś na czas, tak? Ale na co mi to było? A, czyli z tamtej strony jest jakieś dodatkowe przejście, ale zaraz, zaraz. Wydaje mi się, że tutaj może jeszcze coś być. A, to są tylko te armory. Dobra, więc jeszcze raz. I teraz wystarczy w tą stronę. Dobra, i proszę bardzo, to było w takim razie na tyle. Teraz już tutaj sobie przejdę, tak jest. A, i mam nowe ulepszenie. Co by sobie tutaj w takim razie dodać? Szybsze wykonywanie zabójstwa. Zwiększa kontrolę nad ruchem, gdy jesteś w powietrzu. O, to może być ok. No dobra. Podoba mi się taki pomysł. Czy ja już mam to ustawione? Zaraz, zaraz, pod tabem. Gdzie są te moje? Dobra, czy już to jest? Uuu, ale jestem tutaj. Ale mogę tutaj dobrze kontrolować, to się bardzo przyda, kurde. Dobrze, że jednak to wybrałem. Jeszcze mamy uzupełnienie zdrowia. Znaleziono sekret, tak jest. Wszystko dzisiaj znajdujemy. Mam taką nadzieję. Użyj. Dobra, i co, to będzie kolejna jakaś walka? Jak to wygląda? Wow, co to jest za przeciwnik? On tutaj w ogóle żyje. Come on, może z wyrzutni rakiet, o. To będzie dobre. Dobra, tylko że najpierw tutaj porobimy. No i w ogóle tutaj od razu wybuchają od tego. Dobra, piękno. A, to był błąd, kurde. Gdzie tutaj iść? Dobra, trzymaj w takim razie z wyrzutni, pani. Dobra, porobiona. Kurde, ich jest tutaj całkiem sporo. No, ale myślę, że jeszcze go dobiję. Ja tak prosto. Kurde! No i tych przeciwników tutaj jest. Dobra, wykończony jeden. I znowu mam strasznie mało życia, ale słabo. O nie! Dobra, niech ktoś tutaj do mnie podejdzie. Pomocy! Pomocy! Tak jest, dobra, może przeżyjemy jeszcze. Tak mało z niego wyleciało, naprawdę! Dobra, może przeżyję, come on. Ta gra nie jest aż taka ciężka. Koleś, dobra. Może jeszcze z wyrzutni. Dobra, tak jest, udało się, uff. Ale close, okej. Powiedzmy, że calculated. Dzięki temu uzyskałem przejście, okej. Dobra, w takim razie zobaczmy, mamy tutaj jedno ulepszenie. A, czyli to jest amunicja do tego plazmagana oraz mam jeszcze rakiety, tylko 9 można mieć, kurde. No niestety, szkoda, że nie 999.
w 3 Mysz 2, by detonować wszystkie rakiety będące w locie? Namierzać cel. Dobra, zobaczymy namierzanie, jak to tutaj wyjdzie. Sam w sumie nie wiem. Czyli mam już tutaj ulepszenie i teraz jeżeli strzelę z prawego, to jakoś tutaj działa, czy co? Szczerze mówiąc, nie wiem jak to działa. Dobra, trudno. A muszę chyba zmienić tryb. Nie, nie muszę nic. Lewy kontrol coś mi tutaj pokazuje. Dobra, w sumie nieważne, i tak wolę strzelać w normalnym trybie. Kurde, ile oni tutaj żyją. No to jest super prosta kontra. W ogóle jakoś tutaj wybuchają prosto, dajcie spokój. A coś mi się wydaje, że tutaj jeszcze coś było, nie? Czyli to jest takie początkowe spojrzenie, no dobra. Dobra, jak to się tutaj prezentuje? Nigdzie tutaj chyba nie wskoczymy raczej. Dobra, dziękuję serdecznie za zdrowie oraz... A teraz to już nie wiem. Czyli, że muszę tutaj przywalić i... A co teraz? To jest trochę wysoko. A, tędy jest przejście, okej. Okay. A tutaj jeszcze coś było. Jak się tutaj dostać? A, z drugiej strony zapewne. Patrzcie na to, chwilę, moment. Czy tutaj znalazłem bonus? Halo, bonusy? Aj, dobra, odblokowałem sobie jedno przejście, ale chyba tam można się jeszcze jakoś cofnąć. Kurde. Czy to może jakoś później? Co mi tutaj zostało? Tam jest jakieś dodatkowe przejście, ale dobra, na razie niestety nie wiem. Okej. Okay. Proszę bardzo, wychodzimy na przepiękne rejony. O tak. Potwór zbliża się do mnie, lecz jest słaby. Musicie nienawiścią dorównać jego woli. Tylko wtedy przyjdzie prawdziwe ocalenie. Dobra, jasna sprawa. Wyskoczę tutaj w ogóle do niego? Kurde, on jest całkiem wysoko. Jak zaszowałem, tylko teraz spadnę. Dobra, tych sobie z tego robimy oczywiście. Proszę bardzo. A tym tutaj trzeba te słabe punkty zniszczyć. Tego sobie z piły weźmiemy. Dużo życia tutaj potrzebuje. Dobra, dawać rakietę. Powinno być super efektyw. Dobra, probiony. Ej, on jeszcze to przeżył? No chyba nie. Tutaj jeszcze są ci latający. Więc chwila, moment. Czemu nie mogę tutaj zniszczyć tej góry? A ktoś tutaj bez przerwy za mną tutaj strzelał, no właśnie. O, z tym będzie tutaj większy kłopot, jak sobie tutaj radzić. Dobra, zniszczony. Kurde, jaka się rozruba tutaj dzieje. Oj, proszę bardzo, dobry soundtrack. Co, jeszcze żyjesz, koleś? No nie! Rąbały! Mam strasznie mało życia, o nie. Dobra, zaraz, zaraz, chwila odpoczynku. Pozbieramy sobie tutaj rzeczy, które są na mapie. Myślę, że warto. No nie, jak się tutaj strzela? Temu co się dzieje? Dobra, tego jest tutaj całkiem sporo i ja nie mogę. Dobra, mamy i piłę. A trzeba tutaj uciekać jak najszybciej. Dobra, rakiety powinny być tutaj efektyw. Come on, koleś, giniesz. Uff. Ten cały punkt należy mi tutaj zniszczyć. Dobra, porobiony. To by było na tyle. Te same punkty niszczymy, come on. Dobra. Jakoś wyszło? Ktoś jeszcze tutaj żyje? Nie. Uff. W
każdym razie wydaje mi się, że jest tutaj całkiem sporo rzeczy do znalezienia jeszcze na tej arenie. Może jakiś armor sobie tutaj uzupełnię oraz amunicję. Więc chwilę, moment, tutaj raczej wolę nie zeskakiwać. Dobra, jest i ammo. Są i rakiety, okej. Z rakiet akurat bardzo często tutaj korzystam. Z tej strony chyba tutaj przychodziłem, z tego co pamiętam. Dobra, i coś mi tutaj jeszcze zostało. Życie już mam na fulla. Więc chymmy. Więc to by było na tyle. Ciśniemy w takim razie do ogromnej fortecy. To wygląda po prostu przepięknie. To będą jacyś przeciwnicy, czy jak? Dobra, z tym to jest super prosto już. Tak, łatwo skontrolować. Wystarczy mu bombę sprzedać, to by było na tyle. Ej, come on. Mi się wydaje, czy... O co tutaj chodzi? Wydawało mi się, że to cały czas się podnosi. Jak sobie tutaj radzić z tym czymś? A dobra, o nie, jeszcze zapomniałem, że tutaj trzeba się złapać, ale bez nadzieja. Uff, daliśmy radę. Tak jest i dzięki temu uzyskałem tutaj dodatkowe życie. Zawsze spoko. Jeszcze mamy baterię, po prostu wspaniale. Bateria strażnicza. Dobra, i proszę bardzo, co dzięki temu zyskuję? Od jego śmierci zależy wasze zbawienie. Właśnie rozpada się mit siły Slayera, bracia. Rozumiecie to? Stracił wolę dalszej walki. Zjedzcie jego duszę. Ja nie mogę zginąć. Stańcie przy mnie w potrzebie, a zapewnijcie sobie miejsce w tym nowym świecie. Czyli te demony coś rozumieją tutaj? To interesujące. No, witam państwa. Ale słabi. Kurde, ten jest wytrzymały, dobra. Nie ma tutaj jednak co przedłużać chyba. Czyli wszyscy mnie tutaj czczą, rozumiem. To ciekawe. Dobra, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. W pobliżu masz super strzelbę. Twój relikt z przeszłości. Kapłani ukrywali ją przed tobą w tej placówce. Super strzelba, tak. To jest dubeltówka, czy co? A jeszcze są ci wybuchający. Zapomniałem o nich. To jest dubeltówka chyba. O tak. A jak się tutaj dostać? Wow. Jaka za... Ej! Co mam teraz zrobić najlepszego? Punkt osiągnięty. Wszędzie kolce z każdej strony? Co mi tutaj w ogóle zostało? Ej! Jakie zagadki! Jestem taki trochę zgubiony. Na sam dół mam tam zatywać? Czy to jest odpowiednia droga, powiedzmy? Jeszcze żyję. Bilardo. Bilardo to terytorialne demony, które wałęsają się po świecie gry. Trafiane wylatują w powietrze, a gdy zderzą się z innymi demonami, powodują duże wybuchy. Które to są? Do wszystkich śmiertelnych inaczej. Slayer jest wewnątrz naszej placówki. A, okej, okay, czyli tutaj mamy ten demon wybuchający. Jeżeli tak go tutaj strzela, to on idzie i wybucha. Czegoś takiego bez wątpienia nie było w podstawowych częściach. Dajcie spokój. Jakie miejsce tutaj pozytywne, muszę przyznać. A tutaj mamy jeszcze tego do załatwienia, proszę bardzo, tylko on tutaj wybucha. No i po raz kolejny mógłbym tutaj z tego skorzystać jednego, kurde. No nie. Dobra. Może z wyrzutni sobie tutaj porobię, kurde. Tutaj całkiem dużo otrzymuję do rage'a. Tak nie może być. A, bez sensu, tutaj strzeliłem. Kurde, co się tutaj jeszcze dzieje? Jakieś bomby. Dobra, punkt zniszczony. O, proszę bardzo, tak go tutaj załatwię. Albo nie. Kurde, ile ty żyjesz, panie?
Dobra. To by było chyba na tyle i... Nie, jeszcze przeżył. Okej, jakoś wyszło. Co się teraz tutaj dzieje? Wszędzie jakieś jeszcze... Ja tak bez sensu tutaj zaatakowałem. No jeszcze do czynienia z dużym... Kurde, ale słabo. No nie, nie ma tutaj w ogóle... Ale beznadzieja, nie mam życia, nie mam zdrowia. Dobrze, nie będą tutaj super efektyw. Ja nie mogę, ale się natkałem. Come on. No tylko jeszcze żyjesz. Dobra. Czy to są już wszyscy? Chyba tak. Uff. To była całkiem ciężka walka. Dobra. Punkt zdobyty. Wspaniale. Jeszcze sobie weźmy całą amunicję. I dzięki temu odblokowałem przejście. Nie w tą stronę, co bym chciał. Tutaj również zamknięte. No z każdej strony są jakieś ciekawe rzeczy. Ale jak je tutaj odblokować, to jest pytanie. Od tej mapy dostaję. Dobra, dziękuję serdecznie. No jest jeszcze mamy tutaj całkiem sporo do sprawdzenia z tego, co widzę. No dobra, postaram się oczywiście wszystko w jednym odcinku tutaj zrobić. Myślę, że to jest taki najbardziej solidny podział. Dobra, więc tutaj jest jedna rzecz, że mogę się... chcę zdaszować i... Czy ja tutaj doskoczę? Chyba tak. Uff, dobra, daliśmy radę, no bo tutaj regeneracja tego dasza akurat była. No dobra, czyli odblokowałem jakieś przejście. A i to środkowe się odblokowało. Wszystkie się odblokowały, no tak, dobra. Czyli zobaczmy, a teraz mogę sobie coś dodać. Chyba w zdrowie po raz kolejny pójdę. Dopóki masz maksymalny poziom zdrowia, każda jego zebrana porcja doładowuje krwawy cios. A tutaj? Demony opuszczają pancerz szybciej. Dobra, myślę, że to jest bardzo solidne. I pójdę sobie tutaj właśnie w zdrowie, czyli teraz będę miał 175 maksymalnie. Jednak wolę się tutaj zbudować na tanka. Może ma to jakiś sens. A co się stanie, jeżeli tutaj coś zrobię? Użyj? To chyba będzie rozruba. Sekretne starcia to nieobowiązkowe, ograniczone w czasie walki, ukryte w świecie gry. Dobra, robimy w takim razie. Zasoby nie są przywracane, no trudno. I tak chcę tutaj powalczyć. To jakaś misja dodatkowa, jasna sprawa. I tutaj mamy tych plazmowych. A, to jeszcze jest, dobra. Tego sobie tutaj robimy? Come on, koleś. Nie żyjesz! A, do czego ja strzelam? Zbliżają się rakiety? Co to ma znaczyć? Co się tutaj stało? Co to znaczy, że zbliżają się rakiety? Coś tutaj zawaliłem, czy jak? A, czy ja to muszę na czas wykonać? Rozumiem, dobra. Jeszcze raz postaram się to zrobić. Powinniśmy dać radę. Kurde. Dobra, robimy go. Dobra, czyli teraz już wszystkich pokonałem na raz. Tak? A jeszcze jeden został. Dobra, uff, ukończono. Czyli sekret ukończony, dobra. I dzięki temu zyskałem coś, czy jak? Ciężko powiedzieć, na pewno tak. W każdym razie wolę tutaj wykonywać wszystko w 100%. Myślę, że warto. Dobra, więc co mi tutaj jeszcze zostało? Są jakieś przejścia bonusowe, czy co? Dobra, czyli teraz sobie tędy przejdziemy. A co się stanie, jeżeli tutaj zejdę niżej? A, patrzcie na to! Tak jest. Dobra, to jest żaden kłopot z tym kolesiem, come on. Ciśniemy go. A tutaj mogę jakoś coś to zniszczyć? Nie, chyba nie. Hmmy, o co tutaj najlepszego chodzi? A, tutaj jest przejście, ale beznadzieja. Nie! Gra mnie zablokowała, ale słabo to mi wychodzi, no niestety. Dobra, chyba po 10 próbach zorientowałem się, o co tutaj chodzi. Proszę bardzo. Może teraz zadziała.
Tak jest, daliśmy radę. Ej, ale gdzie on teraz iść? Co się tutaj stało najlepszego? A tutaj jest jakieś bonusowe przejście, zaraz, zaraz. Czy tutaj w ogóle przejdę? I tym oto sposobem jestem piętro wyżej, tak jest, udało mi się nareszcie. Ja nie mogę, ale znakomity grać za mnie. Dobra, tego jakoś tutaj wykończymy? No to jeszcze ktoś był na górze, gdzie oni się tutaj podzieli. Ale tutaj we mnie daszuje koleś, no nie. Come on, koleś, ile ty żyjesz? Oby nie żyjesz. Czyli to było chyba na tyle. A, czy udało mi się tutaj jeszcze jakoś piętro wyżej wejść? I to jest naszym celem, ale zaraz, zaraz. Wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze coś do sprawdzenia. Więc zobaczmy sobie tak na szybkości. Mamy tutaj to. Na co mi to wszystko było? Na razie tutaj więcej nie zrobię, a więc... Tędy sobie przeskoczę jedynie. Może tutaj coś będzie? Później to odblokujemy. Mało amunicji. W razie z tego może sobie tutaj postrzelam. No i hymmy! Jakieś szepty tutaj słyszę. Inny demon tutaj jakoś, nie wiem... Są nieopodal. Zapewne należy tutaj stanąć. Gdzie tutaj teraz zjeżdżam, pytanie. O kurde. Co ma być za demon? To interesujące, użyj. Zaraz, zaraz! Że co? Wciłem się w demona? Naprawdę? Neuronowe połączenie udane. Masz kontrolę nad dronem Upiór. Dzięki niemu odzyskasz własność. A, jasna sprawa. Czyli teraz wcielamy się w demona. Okej, 2000 życia.